Świąt wielkanocnych nie trzeba spędzać w domu. Można wybrać się m.in. do chorzowskiego skansenu. Na terenie naszego muzeum, w poszczególnych chałupach, są przygotowane ekspozycje, na których widzimy tą tradycję wielkanocną. Są i baranki z ciasta, i pisanki. No przygotowana zastawa już pod Wielkanocne śniadanie. Jeśli ktoś chce zobaczyć żywego baranka, to również się uda. W chatach czeka na zwiedzających świąteczny wystrój. Tutaj, gdzie teraz się znajdujemy to chałupa z wapienicy, jeszcze podobne e, pisanki, podobne wystroje zobaczymy w chałupie z Goleszowa z Frytka. Tego jedzenia z ekspozycji nie polecamy próbować. Jeśli kogoś nie zniechęca pogoda, to może po świątecznym śniadaniu wpaść na rynek w Katowicach. Potłomyki, kiełbasy z grilla, czekolady na gorąco do picia, herbaty, kawy. Przez całe święta można zrobić sobie zdjęcie z gigantyczną pisanką. Najmłodsi chętnie korzystają też z muzycznych atrakcji. A Jarmark na katowickim rynku będzie czynny przez całe święta. Połowa stoisk powinna być czynna, tak samo jak punkty gastronomiczne, karuzela i młyńskie koło. Skansen w Chorzowie zaprasza zwiedzających w Wielką Sobotę od 10 do 13 i w poniedziałek od 10 do 17.